Pojażesz ten mit, że karaluchy wchodzą do ludzkich uszu w poszukiwaniu jedzenia? Jak nie, to smacznego ogólnie. Karaluchy lubią sfermentowane rzeczy takie jak sery, piwa, dlatego twoja woskowina uszna jest dla nich idealna. Ale spokojnie, karaloch nie wgryzie ci się w mózg. Co najwyżej utknie w uchu. Możesz oznaczyć ziomka, którego chcesz w ten sposób przestraszyć, bo że będzie miał wtedy zrytą psychę do końca życia. Zrytą psychę też może mieć na Twitch TV slash hardcore teaching albo obserwując ten profil po więcej.